Dziękuję, panie marszałku. Pan minister Dmowski cytował bardzo dokładnie moje słowa brzmiące, i to dwukrotnie, in extenso je przywołał, to jest wasza afera. Ja o tym powiedziałem w reakcji na słowa pana posła Wójcika, który mówił, że to afera sprzed paru lat, co mogło sugerować różne skojarzenia. A pan minister powiedział, że główny oskarżony w tej sprawie został zatrudniony w czasie 2005 roku. No, panie ministrze, proszę nie robić takich aluzji i sugestii, ponieważ każdy na ogół gdzieś wcześniej pracował. Czy wtedy zaczął te działania korupcyjne, kiedy był zatrudniony, czy wtedy, kiedy realizowałeś ten projekt? Proszę naprawdę nie sugerować niczego, bo to jest oburzające. Dziękuję.